tylko po prostu dostaję kurwa w pierdol i koniec. I nie mam morału. Hej, witajcie moi drodzy, z tej strony Kina i słuchajcie, dzisiaj taki flubuś w ogóle odnośnie mojego wyjazdu i tego, jak mi minął dzisiejszy dzień. Słuchajcie, ogólnie powiem wam jedno, że wyjazdy na takie spontaniczne, tudzież, że tak powiem, w pół spontaniczne, są najlepsze. Ja jestem osobą, której ciężko jest zaplanować, że kiedyś tam danego dnia gdzieś tam jadę. Wolę jednak bardziej tutaj reagować na spontanie niż gdzieś tam w jakiś tam sposób planować. Tak miałam ostatnio właśnie przy spotkaniu z ekipą z WoWa, w sensie z Nawką, Alanem i Kostkiem. Że tam byliśmy poumawiani, mi w końcu powypadało 500 rzeczy, teoretycznie nie mogłam, a na koniec się skończyło na takim spontanicznym wyskoku i wszystko spoko na chillaucie, dzięki Futrzak za tło. Tak, tam jest Futrzak. I słuchajcie, we wtorek napisał do mnie Alan, że jest możliwe, że wyskoczymy sobie do Dąbrowy Górniczej, do Norbiego, z którym byliśmy w Białymstoku i do Tyni. No i w sumie stwierdziliśmy, że kurczę, fajnie by było wyskoczyć. Miała też w sumie z nami jechać Natalia, miała też jechać Kostek. Okazało się, że Kostek ma jakiś projekt. Natalia musi, że Natalia jutro wylatuje, no to też nie miała za bardzo czasu. No a mówimy, no to my sobie skoczymy. Słuchajcie, mówię, w końcu się jakoś tak w miarę wyśpię. Mówiliśmy się, że wyjeżdżamy o 11.30, więc mówię, a to sobie na spokojnie się ogarnę. Poszłam sobie spać o 3.00, mówię, akurat sobie wstanę o 9.00, będzie super. Godzina 7 rano. Remont na klatce. I to nie remont, tak jak do tej pory, że coś tam sobie szlifowali czy coś, nie. Napierdalanie młotkiem, skuwanie takich, przy schodach były takie betonowe te i oni to sobie dzisiaj skuwali. I słuchajcie, od godziny 7 do godziny 8 non-stop walili młotkiem. I to na ścianie od mojego mieszkania, więc... myślałam, że... Nie, szczerze, miałam taki moment, że mówię, zaraz wyjdę, złapię ten młotek i wsadzę im w dupę. Ja rozumiem, że to jest ich praca. Naprawdę ja rozumiem, że oni muszą robić wiele rzeczy. Ja naprawdę to rozumiem i ja to szanuję. Ale kurwa, to była 7 rano. Później szlifowali ściany. Nie mogli na początek tych ścian oszlifować, a skuwać ten spód, kurwa, tej ściany. Troszeczkę później? Nie, po co? Obudźmy kinę. Obudźmy kinę, co z tego, że musi się wyspać, bo gdzieś tam jedzie. Nie, w dupie, skuwajmy. Nie, powiem wam, że naprawdę myślałam, że wstanę i ich rozwalę. Dajcie kurwa ludziom spać, naprawdę. To, że wy musicie wstawać rano, to nie znaczy, że każdy musi wstawać rano. Część osób może pracować po nocach. Dajcie kurwa spać. Nie koście im trawy pod oknem, nie rozwalajcie im ściany. Wypad! Nie, słuchajcie, naprawdę miałam rage'a rano. Miałam totalnego rage'a rano. Ale spoko, wstałam, ogarnęłam się. Na chillaucie. Dobra, nieważne. Na chillaucie się wyrobiłam. Alanek po mnie przyjechał, pojechaliśmy sobie do tej Dąbrowy Górniczej. I umówiliśmy się w ogóle w centrum handlowym, tak żeby się po prostu było gdzieś jakoś tak łatwiej spotkać, że mamy pewność, że się spotkamy. No i słuchajcie, podjeżdżamy. Umówiliśmy się, że się spotkamy gdzieś już w środku, w centrum. Więc my wchodzimy i tak patrzymy na siebie i mówimy tak, bo jest droga w lewo, jest droga w prawo. No każdy normalny człowiek jak wchodzi, to raczej idzie w prawo, więc idźmy w lewo, to ich spotkamy, jak będą w połowie drogi. Oni pomyśleli tak samo. Więc przyszliśmy całe centrum handlowe, po czym się dopiero zdzwoniliśmy, no i poczekaliśmy, aż oni do nas przyjdą. Piękne. Ale on musiał gdzieś tam jechać, więc ja zostałam z Tyniem i z Norbertem. Słuchajcie, poszliśmy sobie do parku. Stwierdziliśmy, że skoczymy sobie do parku, skoczymy sobie do parku. Tam mi się laptop odpala i aktualizacji mi się instalował, no nieważne. Skoczyliśmy sobie do parku, słuchajcie, siedzimy sobie na ławce w parku. Coś tam się chichramy, wiecie. My się znamy od 2 lat, tak? Poznaliśmy się 2 lata temu, w momencie, kiedy ja zaczynałem grać w WoWa. I my może jakiegoś takiego super kontaktu przez ten cały czas nie mieliśmy, natomiast się bardzo lubimy. I to jest taka grupa, że każdy jest jeden większym trollem od drugiego i sobie docinamy po 1000 razy dziennie. Natomiast no jakoś tak jest dość śmiechowo. No i słuchajcie, siedzimy sobie na tej ławeczce, siedzimy. Nagle tak... Coś, jakieś takie dziewczyny się kręcą. Ale ja nawet szczerze nawet nie zwróciłam na to uwagi. Ty nie mówisz, że zwróciła na to uwagę, nie?
Słuchajcie, siedzimy i podchodzą dwie dziewczyny. Przepraszam, ty jesteś kino, możemy autograf? Pozdrawiam was dziewczyny serdecznie, to było bardzo miłe. Natomiast Tynia z Norby mieli po prostu totalny ubaw. W ogóle, what the fuck, co się dzieje, nie? Nie no, spoko. Poszliśmy gdzieś tam, poszliśmy sobie na kawę, skoczyliśmy sobie na pizzę już wszyscy, jak Alan wrócił. I naprawdę fajnie, miło spędzaliśmy czas. No i w końcu stwierdziliśmy, że to sobie trzeba porobić fotki, że się spotkaliśmy i w ogóle, i w ogóle. Oczywiście poszła jedna fotka na Face'a i Instagrama. Nie wiem dlaczego, za każdym razem, jak jest na zdjęciu niska blondyna, to ludzie twierdzą, że jest to młotka. Załapałem się na tym na zdjęciach z Gośką z Warszawy. Co było takie nawet dość logiczne, bo jednak młotka w tej Warszawie mieszka, więc może gdzieś tam mogłaby. Ale noż kurwa w Dąbrowie Górniczej. Nie, załapałam gdzieś tam zgona psychicznego na zasadzie. Kurwa, myślcie! Masakra. Nie, to jest takie strasznie dziwne. I w ogóle pytanie, kto to? No, znajomi, wyskoczyłam ze znajomymi, po prostu wrzuciłam z nimi fotę. Nie muszę wam od razu opowiadać historii ich życia. Come on! Także pod tym względem masakra. No, ale spoko, wrzuciliśmy tam sobie tą fotkę. No i słuchajcie, jakieś tam jeszcze poszliśmy. Aha, z Alanem też poszliśmy do parku. Później wracając, mówimy, to sobie jeszcze skoczymy nad jeziorko. Mówi, dobra, no to sobie skoczymy jeszcze do galerii. Co było, toaletę zahaczyć, bo później wiadomo, że z tego jeziorka już będziemy jechać do domu. No to żebyśmy tam, no wiecie, gdzieś po krzakach nie musieli się zatrzymywać. I słuchajcie, poszliśmy z tyłu do galerysiku, wychodzimy, spotykamy w kiblu, stoją dwie dziewczyny, które wyszło na to, że szukały mnie od ponad godziny, też je serdecznie pozdrawiam. Szukały mnie od ponad godziny, więc też było śmiechowo, jeszcze wyszliśmy z tych kibli, robimy sobie zdjęcia. Chłopaki tam w ogóle siedzą gdzieś na ławce i tak się dość dziwnie patrzą, nie? Ogólnie polew był. Znaczy nie, że polew, że coś złego, tylko że tak fajnie, że tak pozytywnie. Powiem wam szczerze, że to, że gdzieś w Częstochowie się z tym spotykam, spoko, natomiast nie spodziewałam się, że nagle w Dąbrowie Górniczej ludzie, wiecie, zaczną gdzieś tam mnie szukać. Co było fajne. Słuchajcie, po tej galerii pojechaliśmy sobie nad jeziorko. I słuchajcie, powiem wam szczerze, że dla mnie Dąbrowa Górnicza kojarzyła się jednak z takim miastem po pierwsze górniczym, po drugim ja tam tylko przejeżdżałam albo samochodem jadąc do Krakowa, albo pociągiem jadąc do Krakowa, tudzież z Krakowa do Częstochowy, chociaż do Zakopanego. No ale wiecie, no ogólnie tak, no nie kojarzyłam tego miasta z jakimiś aż takimi widokami. Naprawdę byłam bardzo pozytywnie zaskoczona. Słuchajcie, połaziliśmy sobie po molo, kaczki, łabędzie, połaziliśmy sobie po plaży, poszliśmy sobie na taki dłuższy spacerek, aż się sami zdziwiliśmy na jak długi spacerek. Nie, i słuchajcie, powiem wam szczerze, że ogólnie w dzisiejszy dzień był taki bardzo intensywny i gdzieś tam w jakiś tam sposób pełen łażenia. I naprawdę wracaliśmy zmęczeni. Ale tak pozytywnie zmęczeni, naprawdę pozytywnie zmęczeni i tak. Taki chill out, taki. Słuchajcie, nie, jak sobie usiedliśmy na ławce, jak sobie ogólnie połaziliśmy po tym molo, później właśnie po plaży. Gdzieś tam nawet podeszliśmy do wody, nawet woda taka zimna jakaś nie była, ale słuchajcie, woda naprawdę zarąbiście przezroczysta, było widać rybki, które gdzieś tam sobie pływają i się tylko śmialiśmy, że to sumik, to łosoś, to okoń, piranie, ogólnie była wskmina, jakie to są rybki. Właśnie później poszliśmy sobie na ten spacer i wracając sobie usiedliśmy na ławce, trochę loża szyderców, jak zwykle. Ale nie, naprawdę, tak sobie kurczę siedziałam, słuchajcie, tak sobie siadłam na tej ławce, tak patrzę przed siebie, widzę naprawdę zarąbiste jeziorko, lasy, jakiś kawałek plaży, ludzie gdzieś tam sobie na rowerach jeżdżą, ludzie sobie chodzą, spacerują, gadają. Kurde, brakuje mi takiego miejsca gdzieś blisko domu, bo naprawdę zarąbista sprawa. Więc tak sobie siedzieliśmy, kurczę, w tej Dąbrowie Górniczej, patrząc tak sobie na to jeziorko, z grupą fajnych znajomych. Taki totalny chillout. No kurde, dawno się nie czułam tak wychillowana. Że tak wszystko z człowieka schodzi, człowiek nie myśli o niczym, o żadnych problemach.
Tylko cieszę się chwilą. Brakowało mi czegoś takiego ostatnio. Naprawdę taka zarąbista chwila. Taki, no, tak naprawdę człowiek sobie wypoczywa tak psychicznie i no i się dotlenia, no chyba, że go łapie alergia. Aczkolwiek nie, tablety w pewnym momencie zaczęły mi działać, więc spoko. Chociaż na początku drogi to myślałam, że zejdę, bo tak jak ja dzisiaj smarkałam od rana, bo jeszcze jest właśnie malowanie u mnie na klatce i czy jakieś tam gruntowanie i tak dalej, to wszystko pachnie intensywnie i mnie to... Tragedia. No, mam napis na Coca-Coli, say what. Tak, wiecie jak jest ze mną, rozproszona pierdyliardem rzeczy. No, ale właśnie wróciliśmy do domu, jeszcze słuchajcie, stoimy w korku. Kurwa, no... Nawet tam jakoś tam w miarę jechaliśmy, tak, kropa, zarąbiste tło, zaraz obok Fuczaka. Słuchajcie, jechaliśmy i stoimy w tym korku, czy no nie tyle stoimy, co właśnie tak wolno się przemieszczamy do przodu. Tak mówimy, kuźwa, co ten korek spowodowało, ale to naprawdę długi korek, nie? Się śmialiśmy, że teraz jakby prostytutki stały na trasie, to by mogły coś zarobić, bo każdy przejeżdżał wolno, to może by coś zahaczył. No i słuchajcie, okazało się, że to jakiś samochód ciągnął dwa autobusy za sobą, czy tam... On stał w sumie, on nawet nie ciągnął tego, on po prostu stał i zamiast to postawić bardziej na poboczu, żeby było w miarę przejezdnie, to nie, stał sobie na środku pasa i wszyscy musieli zjeżdżać i masakryczny korek, więc myśleliśmy, że coś rozwalimy. Natomiast słuchajcie, wracaliśmy i po lewej stronie, tam gdzie zachód słońca, były pola. I takie zarąbiste, czerwone słońce zachodzące. No kurde, takie widoczki mieliśmy w drodze powrotnej, że naprawdę aż miło. Natomiast nie ma co wijać w bawełnę. Wróciłam zmęczona, czekam jeszcze przebrnięcie przez wasze maile i komentarze. Co lubię, ja to naprawdę lubię i ja naprawdę czytam wszystko, więc to wiecie, to... Trochę czasu mi na tym schodzi. Ale no, muszę sobie odsapnąć chwilkę. I coś tak czuję, że dzisiaj wcześniej padnę do łóżka, bo zmęczenie level hard, ale było warto. Fajnie się tak czasem spotkać, tak właśnie dla spontanie z ludźmi, których... Jak mówię, z Alanem się już widziałam, z Norbertem też, z Tynią po raz pierwszy. Fajnie jest tak się, kurczę, zobaczyć, móc naprawdę się przytulić, móc strzelić razem fotkę, móc sobie pogadać, tak... Na chillaucie, o życiu. Pamiętam, że na przykład z tym miałyśmy, także sobie poszliśmy same na plażę, chłopaki zostali na molo. No więc tak wiecie, tak, każdy miał tak szansę pogadać z każdym i to było naprawdę fajne popołudnie, więc... No plus to, że miałam możliwość spotkać z wami. Później gdzieś w ogóle czytałam wiadomości, że ktoś mnie nad tym jeziorkiem też widział. Tylko nie podbijał, bo się wstydził. Ale nie, słuchajcie, fajnie. Ale no kurczę, nie spodziewałam się, że spotkam widzów w Dąbrowie Górniczej, ale spoko. Dobra, misiaczki, to chyba na dzisiaj tyle. Więc standardowo komentujcie, subskrybujcie, łapcie w górę mnie widziane. Pozdrawiam was, Kinusia, trzymajcie się. Cześć! A, i pamiętajcie, nie każda niska blondyna na zdjęciach ze mną to młotka! God!